Tomastolicy.pl, jesteśmy z Sebastianem Olczakiem, strzelcem, jak się okazało, najważniejszej bramki tego spotkania. Witamy. Witam serdecznie. Sebek, jak wspólnie ustaliliśmy przed wywiadem, ostatnią bramkę w seniorskiej piłce strzeliłeś dosyć dawno, ale z tego co widzieliśmy, tata skakał najwyżej po niej. Nie widziałem, że skakał, ale jeżeli tak się stało, to bardzo się z tego cieszę, bo nie ukrywam, że takie bramki i ogólnie gra jest dla mnie ważna, ale też jakby dedykuję to wszystko jakby mojej rodzinie, więc z tego się bardzo cieszę. No ale nie ukrywam, że najważniejsze to jest, że wygraliśmy. Nigdy nie byłem jakimś bramkoszczelnym zawodnikiem, nie decydowałem o wynikach. Tak się zdarzyło, piłka jest nieraz nieprzewidywalna, udało się strzelić bramkę, fajnie, że na wagę zwycięstwa, ale no mówię, takie najważniejsze, że ten pierwszy mecz wygraliśmy, 3 punkty i jedziemy dalej. To musisz nam teraz zdradzić, ponieważ no, z sektora prasowego nie byliśmy w stanie odtworzyć, kto ci podawał? Maciej Wilanowski? Tak mi się wydaje, że to on dawał mi za obronę. Albo Wilan, albo Pieci, ale wydaje mi się, że Wilan podawał. Tak to ja widziałem z boiska. No, stawialiśmy jeszcze na Matiego Małka, ale jakoś... Nie, Małek na pewno nie. Wydaje mi się, że to był Wilan, ale też mogę... Bo to na meczu to są emocje, teraz ciężko to tak zweryfikować, kto mi podawał, ale wydaje mi się, że to był Maciej Wilanowski. Środek pola, środek obrony, gdzie będziemy Cię oglądać w tym sezonie? No to już zależy od trenera. No dzisiaj była taka sytuacja, że Grzesiu Wojdyga wypadł nam. Wiadomo, że on w tych sparingach grał na stoperze. Dzisiaj go zastępował na tej pozycji Przemek Szabat, który raczej grał na prawej obronie. Ja raczej czuję się jednak tą taką szóstką w zespole, ale mówię, jeżeli będzie taka konieczność i będę miał zagrać na stoperze, nie będzie z tym problemu. Tak naprawdę w świecie nawet w którym grałem, to całą rundę grałem na stoperze i ze stopera tak naprawdę ściągnęli mnie do Widzewa na tą pozycję, więc nie mam z tym większego problemu, ale osobiście czuję się lepiej na tej pozycji 6 i myślę, że to jest taka docelowa moja pozycja. Cel na ten sezon, bo tak niejasno został określony przez trenera. Cel jest jasny. Gramy o następny mecz o 3 punkty i to jest nasz cel. Nie mamy jakichś celów konkretnych na koniec sezonu. Naszym celem jest, wiadomo jaka jest sytuacja ogólnie w klubie. Naszym celem teraz jest zagrać w środę mecz, wygrać go po prostu i to jest nasz cel. My głośno nie będziemy na pewno mówić o celach jakichś długofalowych. Tak jak mówię, naszym celem jest wygranie następnego meczu i myślę, że tak zostanie do końca sezonu. Następny mecz z Legią 2. Kto wygra? My się staramy zagrać najlepiej jak potrafimy. Wiadomo, że chcemy wygrać ten mecz. Nigdy nie będę składał takich obietnic, że wygramy na pewno, czy coś w tym stylu. Jak to powiedział na przykład ostatnio Arek Mala, że na pewno ich przejdą w następnej rundzie. Ja raczej patrzę na to w ten sposób, że chcę zagrać następny mecz jak najlepiej. Piłka jest tak nieprzewidywalna, że nieraz się zagra super mecz i się zremisuje, nieraz odpukać, przegrać. Wiadomo, my jedziemy, tak jak powtarzam, wygrać ten mecz i taki nasz jest cel. Dziękuję i życzę powodzenia. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.